What the hell? Wait, siema? Ej, ogarnijcie dupę. Ty, to misja poboczna. It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Although I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tell you, you lily livered. Enough. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay. Even for a darkie. Shut up, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do you a goddamn favor. What you want? Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat? Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Yeah, chciałem zrobić odcinek z poboczniaków i udać się do dłużnika całego tego, a tu się okazuje, że no, w mieście są te jakieś, znaczy no, na wsi. Aha, nie pokaże mi tego. To gorzej. Pytanie. Nie zdjęło mi znaczników tych. A, ale zacząłem misję poboczną. To gorzej. Dobra, zobaczmy. Spróbuję się przejść i zobaczyć, ale nie wiem. Nie wiem, ile będzie tych ogłoszeń, że ich ścigają. Przy salonie wydaje. Nie, to jest sklep. Ta, ale. Gdzie jest? Gdzie to jest salon? Hotel. Siema. Nie mam pojęcia, szczerze. Wiem, że wydaje mi się, że przed salonem na pewno byłby. O, czekajcie, przynajmniej jeden? Nie wiem, no. Ja mistrz spostrzegawczości naprawdę, usłucham się prędzej niż to znajdę. Dobra, przy sklepie tego nie ma. Dobra, tam jest jeszcze jakiś budynek. Przy banku może? Ty, na poczcie by był. Czekajcie, tu jest poczta. Tak na logikę to mi się wydaje, że powinien być przy poczcie. Ty, szybka podróż tu jest, ale faza. No nieważne. Dupa. Dobra, spokojnie, Artur. Może tu za ścianą gdzieś. Zobaczmy w środku. Dupa, pewnie. Dobra, sorry. O, co ma jakieś ogłoszenia? O. A jak to po prostu zabiorę? Ktoś się obrazi? Mogę wziąć? R, czytaj. Odłóż. Przybliż. 40-40. Ty, a pisze za co? Pilnie poszukiwani zbiedni więźniowie. Aha, po prostu zbiedni więźniowie. Poszukiwani żywi. Zbiegowie wciąż na wolności. Niebesaha. Dobra, niech będzie. Tu nic nie ma. Dobra. Aha, no dobra, no to tak na logikę na poczcie. Wydaje mi się, że przed salonem by jeszcze było. A może przy kościele? A co w ogóle to jest kościół? To jest kościół taki dziwny. Serio, kolejna misja. Dobra, miałem robić poboczniaki. Aha, po prostu się modli. No dobra, niech mu będzie. Mogę. A, dupa, kościół zamknęli. No nie, Dom Boży powinien być otwarty. Dobra, nieważne. Salon. Mamy rusznikarza. List go... Ty, no, zaznaczyli mi te listy, dobra, nieważne. What the fuck, nie. A ja chodzę i szukam, ale dobra. Jeden znalazłem na logikę, nawet na minimapę nie patrzyłem. Pamiętałem tylko, że tam jest poczta. Ha? I co? 300 lat by mi się udało.
Dobra, tu gdzieś niby jest. Zaraz, tu. Gdzie to niby jest? What the fuck? Wait, na tym? Nie. No. Dosłownie pokazuje mi na tego gościa, co się opiera. Braziomek, sorry, mógłbyś się zsunąć? Hey, I need to get to that poster behind you. Would you move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Mogę. I need that poster. Oh, I'll move all right. How's this for moving? No damn manners. No. No, nie pamiętam, jak się w tej grze biło. Na pewno trudniej niż w GTA. Mam nadzieję, że on żyje. Gorzej, jakby się okazało, że jednak nie. Jak go zabiłem, to będę musiał się wrócić. No, a nie, no żyje. W sensie, ty... Gra raczej jak... jak się tutaj kogoś kurde zabije, gdzie jest ten ostatni poster zasrany? Dobra, wait. Salon, sklep... czekajcie, mam już ich gdzieś tam? Nie wiem, w dupie. Scott nie ma. Jeszcze jeden. Jeden. Mi się wydaje, że trzy powinny być. Jest jeszcze gdzieś? Co to jest? Do cholery. Poster. Aha, po prostu. Dobra, nie cholery, nie wiem co to jest, ale się tam przejdę. Wydaje mi się, że jest, że to wszystkie, ale wiecie co? Nie gonią mnie ten. Nie goni mnie władza, nic się nie dzieje, ludzie się nie przejmują, co znaczy, że raczej on przeżył. Jakby nie przeżył, to ktoś by się mógł czepić. Oczywiście, że nie mam już kapelusza. Chciałem się powitać, że coś jest nie tak. O kur... Dobra, wyjebane totalnie. Ja pierdolę. Szczerze mam wyjebane. Postrzelam se po prostu, aż mnie nie zabiją. Mam to w dupie. Nie będę się tym przejmował. Nie wiem ile stracę. No ta, domyśliłem się. Kurwa, to żem dopiero wycelował. Ja, szmato. Dobra, trzech zdjętych. To całkiem hardkorowe, że jestem w stanie tyle przeżyć stojąc po prostu i strzelając sobie tak o... I też z rewolwiera. Wziąłbyś zdech, co? Dobra, tu jest mój koń. Nie, no nie chcę uciekać, bez sensu. Ty, o, to całkiem ładna główka była. Jeszcze tego jednego! O, dokładnie. No! A, no i chuj. Dobra. Nara. Mam to gdzieś, nie chciałem w ogóle do niego strzelać, chciałem go uderzyć, ale w tej grze tylko jak raz kliknę myszkę. W sensie jak kliknę lewy i prawy, to od razu wyceluj broń. Wywalony totalnie. Gorzej jak dostanę czerwoną strefę, albo będę musiał ten... Mapa. Nie dostanę, no i zajebiście. Zwycięstwo. O, to jest chyba ten. To jest Blackjack. Nie, myślałem, że tu jest ten poster. Dobra, nieważne. Chcę się udać po prostu tam, gdzie chciałem się udać. Jakiś typ się do mnie przywalił i... Ech, szkoda, strzępi szyja, no.
Pewnie już wspominałem, no ale to odcinek z pobocznych jest całych tych, bo jednak sporo się tego narobiło. Raszowałem ostatnią fabułę, więc no czas zrobić coś pobocznego. Tak, dla odmiany. Oczywiście nie zobaczyłem, ile ten odcinek trwa. Założę, że 10 minut, więc tak na 50 powiem. A, po prostu Artur się zmachał, jak mi nie wiem, co się dzieje. Ze światem. Dobra, no, nawet nie będę wnikał. Kup. Ty, a co on sprzedaje? Ty, dynamit ma i to tanio. Dobra, by. Butelkę ognista. I tomahawk. Tomahawki akurat są. Są akurat drogie. Maczeta, toporek, tasak. Co? Gotowana. Dobra, bimber, przynęta, na rośliny żerców, na drapieżniki. Co jest za 22 wytrych? Aha. No dobra. Olej z węża, jakiś shit. 52. Broszura. Zatruta strzała. Zawiera recepturę na zatrutą strzałę. Aha. Szura precyzyjny, tomahawk. Dobra, i tak nie mam już tej rzeczy, co z tym hajsem robić. Specjalne serum, specjalna tkanina, nóż do rzucania, specjalny... Co? Stymulant dla konia, o, butelka ognista, to zdecydowanie... Zapalający śród. Aj, jolo. Broszura specjalny. Coś tam konia. Specjalne lekarstwo. Olej z węża. Niestabilny dynamit. O, zdecydowanie. Specjalny tonik. Bla, bla. Dobra, dzięki. Starczy. Aha, czyli w skrócie... A, czyli on jest po prostu paserem. Takim niby legalnym, ale jednak nie. Dobra, nieważne. Idę po prostu po tego dłużnika i potem idziemy do miasta po misję poboczną. Nie ma co się tutaj obijać. Dobra, zaznaczyło się. Koniku... idzie do mnie? Idzie chyba. A on gdzieś tam w mieście się buja pod salonem. Czemu ja zawsze mówię kici kici do konia? Nie wiem. Ja, najlepsze jest to, że ten typ, co zastrzeliłem, już jest martwy na wieczność. W ogóle tutaj da się tych... Da się szeryfów zabić i w ogóle... Robienie tej gry na 100% byłoby chore. Coś czuję. Bo tu pewnie jest tak jak w GTA, są pewnie jakieś znajdźki. Mogę przyspieszyć? Dupa, nie mogę, o teraz mogę. Dobra, pany. Mam to gdzieś. Serio? O. Dobra, zejdź z tego konia, tak? Zajmuje mi to 100 lat, bo cały czas chcę kliknąć F. Ciekawe, czy kolega na koniu wyjedzie z miasta. Zrobiłby mi wybitnie dużą przysługę, gdyby to zrobił. Cieszę się, że nawet jak on by mnie zaatakował, to i tak policja by się przyczepiła. Znaczy policja, no w sumie stróże prawa, no. Wiecie, o co chodzi. Koniku. Dobra, nie, nadal jesteśmy za blisko tego miasta, nie wiem. Ani trochę cię nie śledzę.
Mister, I need that poster. There's been a recall. I weren't born yesterday. This one's mine, so you can go and get your own. Mhm, czyli chcesz kulkę w łeb. No dobra, niech ci będzie. W chodniku, bo nie mam w ogóle amunicji do rewolwerów i to trochę problem jest. Przydałoby mi się kupić, no. Koniku, no. Dobra, dawaj to, do czego mam 200 naboi. O, 180. Dobra. A, to zajmie, oczywiście. Dobra, załóżmy na ryj tą bandanę. Dobra, i... No. A, po prostu dobija mnie fakt, że on musiał akurat pojechać tutaj. A tutaj w tych polach są jacyś parobkowie na 95%. Wie, bo wjechałem kiedyś w jednego i musiałem zapłacić za niego. No, dobra, niech on wjedzie tam dalej, no. Także trzeba czekać co jakiś czas, w sensie dużo jest takich momentów, że pośpiech nie popłaca. Ale wiecie co? Po prostu mi się nie chce. Chociaż nie, no chcę mi się, zmieniam zdanie. A, co najwyżej skończę biednym. Bywa, no. Mogę przeładować? Nie mogę, czyli jest przeładowany. Dobra. Dobra, dziękuję, przeszukany. Zwłoki też z chęcią stąd. Dobra. Gorzej, jeżeli dostanę tą karę, pomimo faktu, że... Jeżeli dostanę karę, pomimo faktu, że założyłem tą maskę, to się po prostu, nawet nie, że się zdenerwuje, się najzwyczajniej w świecie w kurwie. Dobra. Widzę tych łowców prawa gdzieś tam. Znaczy nie, aha, bo tutaj mapa pauzuje grę. Dobra, to znacznie ułatwia życie. Udam się od razu tu, gdzie mam zaznaczone. Oczywiście, że to jest prawie w tamtą stronę, w którą jest ten. W którą jest... No, w którą są po prostu ci stróżowie prawo. Dobra, przejechać przez to miejsce, nie wjeżdżając w nikogo, to już będzie dla mnie wielkie osiągnięcie. Jadę odzyskać ten duch, potem pojadę do tamtych gości od tych posterów, tych no... No listów gończych po prostu, o. Dziękuję. Już moglibyście przestać się mną interesować, naprawdę. O, dziękuję. Wkurzę się, jeżeli się okaże, że... że dostanę, wiecie, jakąś dziwne, pomimo faktu, że założyłem tą bandanę na ryj, bo byłoby to no, bolesne dość. Oznaczałoby, że to się nie opłaca, albo żeby zakładać tą dużą bandanę. Dobra, i tak będę wdzięczny grze, że nie wywaliłem je teraz przez kark tego konia. Dobra, tam nie potrzebuję waszych porad, sam wiem lepiej, ty. Ale pola i to... Raz do roku nie tytoniu. Co to jest? Jakieś te... Jakieś zboże chyba. Tak mi się coś wydaje. Ach, leci przerażająco szybko czas w tych misjach pobocznych. Misja główna to wiecie, jedziecie na miejsce. Robicie co tam pisze. Zwycięstwo. Coś czuję, że zdążę odzyskać ten duch, pojechać do tych gości, od tych listów i... I tyle w sumie zdążę zrobić. Ja tutaj ten las. O, siema panie dziku. Kusi, żeby postrzelić go w dupę, ale w sumie... Nie. Ty, dużo tutaj tych dzików. Siema. Ciekawe, czy one mogą atakować. Na razie wydawały się takie, że tak powiem, mocno pasywne. Kto tu może mieszka? A, jest tu coś, rzeczywiście. No. Widzicie? I schował broń na konia. Jak mnie to irytuje... Ale to tragicznie. Dobra, chcę mieć broń przy sobie, bo oczywiście
Nie mam w ogóle amunicji do rewolwerów. Aha. A to jednak problem. Dobra. Gdzie jest tutaj ten ziom, co wisi cash? W domu? No dobra, no to wejdę do tego domu w takim razie. To może tyłem. Albo tu gdzieś ktoś coś. Nie wiem, nad jeziorkiem siedzi, łowi ryby. Rybak może. Nie za bardzo. No dobra. To tutaj. Też nie za bardzo. Ale Artur się szybko męczy. Ja pierdzielę. Dosłownie kondycja ma gorszą ode mnie, a to już naprawdę znaczy, że jest niedobrze. A dobra, to już sprawdzałem frontowe wejście. Przepraszam, musiałem iść od tyłu. Jestem prawie pewien, że to tu. Jak nie, to trochę... Serio. Dobra, zobaczmy. Ten teren jest całkiem spory. W sumie fakt, że nie wydaje mi się, żeby chodziło o cokolwiek innego niż ten dom. Zaraz. Mapa. No kurde, musi to być gdzieś. Musi chodzić coś gdzieś z tym domem, ale nie wiem, może jakaś konkretna pora musi być, żeby tu przyjść czy coś. Nie wiem. Może się chowa. Tu jest taki shit do ostrzenia. Nie wiem. Nie wiem, czym on się zajmuje, ale to jest do ostrzenia, nie do mielenia. To. Dobra, Artur, weź kurde, przestań. Nie bądź lamusem. Tu jest coś do zejścia na dół, jakaś drabina. Dupa. Mogę sobie to wziąć tak po prostu? Zbierz, nie, bo mam maksa. Aha, XD. No dobra. Nie no, serio, nie mam pojęcia. Jest tu kto? Tiri-ri-ri. Nie wiem, w krzakach... Nie no, ej, ty, gra mi zmniejszyła mi obszar i to bardzo. Chyba. Albo po prostu, no tak. Do tu gdzieś. What the fuck? Oj. Dobra, jest. Nie zobacz. A leży! Remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. Nah. I got a powerful thirst on me right now. How about you? Well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. You take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's us handle the money first. Worry about manners later, okay? Dokładnie, panie alkoholiku. I could be fishing. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on. Get us that debt. This is as fast as I can go. No, trochę wkurzające, ale dobra, zawierzę mu, że ma hajs. Jak się zamknie, to będę musiał skorzystać ze strzelby, którą zdjęłem z konia. W ogóle mogłem iść do rusznikarza po amunicję do rewolwera. To był błąd, że nie wbiłem, jak byłem w miasteczku. Spokojnie, to się naprawi, w ogóle pogoda się psuje. Oczywiście, że wchodzi tylnymi drzwiami. Under the sink? Best place for them. Now where's them drinks, boy? Drinks ready. It's right there, miss. It's our life savings. Come and take what you owe. To dawaj, no. It's right here. No kurwa.
Ktoś jeszcze? Jeszcze ktoś chce negocjować? No, gdzie jest ta pizda druga? Jednego zabiłem. Wait. Kici, kici. Dobrze, że wziąłem tą strzelbę. Pyk. Ktoś... No gdzie on jest? Był tu gdzieś. W sensie musi być. W szafie? Nie, nie w szafie. Przeładowane. Dobra. I co, ja mam po prostu sobie znaleźć. Chciałem go od razu zastrzelić, a jemu. Gdzie on jest? Słyszę typa, ale... Ale gdzie? Dupa, nie ma go. No... Ciemno tu jak w dupie. Dobra, wyłaź z tej szafy. No wyłaź z tej szafy. Szmato. Nie no, to nie ma go w szafie, to gdzie? No ewidentnie go gdzieś słyszałem. A jest pod łóżkiem. I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? Dobra, czyli gdzie? Tutaj? Tutaj. Dobra. Jakby spróbował mnie wychujać. Skończyłby źle. I think I know the sum. And that should cover it. Ain't you the good son? Should be proud of yourself. No. Będziesz musiał zanieść ojca. Czekajcie, z głowy to mu chyba wiele nie zostało, nie? No ta. Chuj mu na japę. Dokładnie, typ się schował pod łóżkiem. W sumie bardzo mądra decyzja, jakbym się tak zastanowił. To w sumie jedyny powód, dla którego w ogóle żyję jeszcze. Dobra. Po pierwsze, kici kici, ty, to jest jelonek. Dwa, sarenka i jelonek. Holy shit. Ale ładne. Nie trafiłem. Nieważne. Dobra, idziemy do obozu, bo jest w miarę po drodze. Przyspacie na chwilę i może zdążę jeszcze tam. Ty, misja jest w obozie. Ale ona jest już taka, wiecie. No. Może poboczne, ale z literką. To oznacza, że może być ciężko. Dobra, schowajmy ten. Weźmy sobie tą kamerę, bo znacznie lepiej się jeździ. Idziemy się przespać. Potem jeszcze się udam do tych typów od tych. A, oddam dług przy okazji, jak już będę w obozie. Aha, no typ jakiś miał ten, miał karabin. Nie minigana, tylko... No to działko, nie Gaussa. Chociaż mi się strasznie myli z działkiem Gaussa. Może? To poszci. Właśnie się zastanawiam, czy ten taki... A! Czyli tracę hajs za śmierć. No dobra, bywam. Nawet się nie będę zastanawiał. Po prostu jadę do tego obozu, dziękuję. Gorzej jakby oni znowu stali mi na drodze, bo to naprawdę utrudni życie. Dobra, biegnę po prostu, szczerze. Chociaż... Nie, bo zgubię konia. Kici, kici, koniku. Pobiegłbym sobie z buta, ale potem będę gwizdał i wie, gdzie on będzie. Będę musiał zacząć misję, żeby mi się zrzespił przy twarzy. Dobra, i no, mieli normalnie wóz z tym, w sensie zacząłem sobie do nich strzelać, bo myślałem, a wystrzelam ich. Jakbym ten, jakby zaczęli mnie bić mocniej, to myślałem, odjadę kawałek. No to zaczęli bić mocniej, ale tak, że już nie zdążyłem odjechać, to w ogóle, ani trochę. Dobra. Może oni byli gdzieś, w sensie to na czerwono, to może byli oni, szczerze nawet nie wiem, nie wnikam. Mam nadzieję, że nie spotkam ich. Za szybko z powrotem to działo jednak, biło zachaj, że tak powiem. Ale fajne dziki. Siema, świnki. Ty, dostał kopytem po dupie. No cóż, bywa. Dobra.
To jest już chyba nasz obóz. Ty, dużo tych dzików. Jak normalnie czujesz się jak u siebie w mieście? Dobra. No siema, siema. Dzieciakiem. Dobra, w sumie z punktu widzenia dziedziusiów stąd to może i dzieciak. Dobra. Ty, a tobie to nie za ciepło? Ten dom musi... Chociaż nie, no w sumie... Nawet nie wiem, jak to jest pora roku. Ale... Coś mi się wydaje, że... Piździ, tak czy siak. No, jak widać, ocieplenie ścian nie jest w najlepszym stanie. Dobra. Prześpijmy się. Zobaczcie, że Arthur potrzebuje tego, co śpi. No, śpi. Ech. Wow, udało mi się włączyć menu spania. To dopiero osiągnięcie i nie mogę włączyć mapy. Gorzej, że ja nie mam pojęcia, gdzie są tamci ziomkowie. Chyba wszystkie te puste rozzyskałem, ale czy wszystkie to nie wiem. Tia. Ej no, chociaż czy wanted poster brzmi lepiej niż list gończy? Nie wiem. Chciałem tak powiedzieć, ale... ale strasznie się kojarzy z One Piece'em. I oni tam... Czy było pojęcie list kończy? O, ty, a są tu może schody na dół? Nie ma odpowiedź. Chociaż... A, tak, nie ma. Ty, i z mojego... pokoju jest prawie jedne wejście na ten balkon. Wspaniały stan jest tego budynku. No ale w sumie to i tak coraz lepszy niż nawet, nie? Dobra. I teraz tak, 100 lat szukania tej misji pobocznej. W sensie, wydaje mi się, że oni powinni być gdzieś wokół miasta, więc... tu góra, dół, dupa, nie ma ich tutaj. Ja cię kręcę. Dobra, zaraz. Koń. John to jest w mieście, kolejne w mieście. To jest poboczniak. List. O, mamy tu jakiś list. Dobra, to nieważne. Tu mamy dłużnika, który jest w pizdu daleko. Tu mamy coś tam w Valentine i dupa. Kurde, przydałoby się jeszcze coś na koniec tego pobocznego odcinka zrobić, ale co? Kusi mnie ten pytajnik, tylko że to jest trochę daleko. Dobra, trudno. Jolo, udam się tam po prostu. Tylko muszę najpierw wyjść z tego. O, tu strasznie szybko można wyjść poza teren naszego obozu. A to oddaje mocno, bo można biegać. Koniku. Dobra, słyszę go. Gdzie on jest? Tu. Dobra, chodź, koniku. No chodź. Dawaj, dawaj, no chodź, no. Dobra. Wejdę po prostu na niego, będzie git. Coś czuję, że tu może być trochę przygłęboko dla konia. No i że tu są aligatory. Co sprawia, że koń może się czuć troszkę niekomfortowo. No ale dobra, udało się przejechać jakimś cudem. Tu nawet są drogi? O, jest droga, dziękuję. Dobra, i cyk, na lewo, tu gdzieś powinien być most i do miasta wjeżdżamy. Nie, dobra, chciałem powiedzieć, że rozwalamy, fakt, że są takie bagna zaraz obok tego. Zaraz obok miasta, ale w sumie dzisiaj też się zdarza. Aha! O! O! Dobra, tam się strzelają. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że to jest most, ale nie jest on przeznaczony dla ludzi. Jest to pomost. No, nie chcę schodzić. Dobra, konio, dawaj, biegniesz. Biegnę po prostu przed ciebie. Może zdążę przed pociągiem wjechać do miasta. Jak nie zdążę, to trochę przypał, ale mówi się trudno. A, chodzenie. Nie, nie,
no to pogadali z nim. Nie interesuję się tym. Mam to w dupie. Totalnie, naprawdę. Interesowanie tutaj czymkolwiek kończy się tym, że ginę i dostaję karę, naprawdę. To jest jakieś tragiczne. Za wszystko, w sensie, jak umrę, bo jestem lamusem, to jeszcze spoko. Ale w tej grze co chwilę po prostu masz jakieś, nie wiem... zrób coś! I nagle wynika walka. Bijesz się, niechcący kogoś zabić jest banalne i potem jest, o, no to teraz będziesz miał 1000 tych dolarów kary za twoją głowę tam, że to 20% tego, co zrobisz przez całą grę. Kto by się tym przejmował? Jedź wolniej do... No, dobra, nieważne, złaź z tego konia, Artur. Mam w dupie to, że go zgubię. Wolę już zgubić konie i musieć udać się do misji z buta niż ten... niż płacić. Zwłaszcza, że i tak przerobiłem już 1/4 pieniędzy, które miałem, przewaliłem w tym pobocznym odcinku. Ale cóż, a i nie mam broni. Zajebiście ze strony tej gry, naprawdę. Naprawdę. Ja. Nawet mi się tego komentować nie chcę. O, i mamy takiego poboczniastego poboczniaka tutaj gdzieś. To w sumie chyba nawet lepiej niż ten, który ja miałem mieć. Fantastic. You Americans are nothing but shysters and traitors and slippery tongue ball suckers. I'm inclined to agree. Here, help me please. Back to work with a bloody smile. No problem, Marshall. You are the great genius, so we shall the hot poker up the ass. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of... European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ass, like I say. Hello? Do I look like I should entertain children? Nie. No, he says. No. I am the savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic, the one the silver tongue American betrayed and not paid the money to. Yes, he told to shit, man. So, what's this toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius, of my ideas about the source. Ty nie mówcie, że będzie bezprzewodowe. Oh, it's a toy boat. Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity in ways you cannot see. Good for you. Ways I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. Ladies, please. Ladies! Gentlemen! Enchanté. Hello. Hello, sir. Okay. How is the piles? Yeah? Good, good, good. Okay. My friends, you are about to witness history. Demonstration of my infinite insight. Jak mi odepkał ten pokład. Kiedy szukasz sponsora? But maybe I can make you immortal. Using waves you cannot see. I will power this boat. You're a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon is a stoolie. I watched them conspire, you morons. I never met this buffoon before 2 minutes ago. Isn't that right? Which part of it? So, Professor, show us your magical toy boat. Only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. No, this ain't nothing to do with me. Come, please, please. It is easy. Any moron could do it, and I am about to prove that. Here, take this, and this, and... Don't touch that. Use these ones to steer and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now blow up the little battleships and avoid the sea mines. They have magnets attached. Make a nasty explosion if they touch the bot. Okay! If this silly dimwit can use torpedoes on boat to destroy the battleships, imagine what technology can do in the hands of certified genius! And I have certificate. Hey! A
It's doing what I'm telling it. Of course it is doing. Now tell it to do closer to battleship and shoot with torpedo. It's a small bolt. Those mines are not so small. Watch the mine. Gorzej, że te miny totalnie pływają. See what he does? No wire like telegraph. No pulley system underwater. Only waves in the air. Ta, dobra, już ogarnąłem, co on zrobi. Ej, te miny pływają w moją stronę, totalnie. One są lepiej namierzane bezprzewodowo niż ten. Dobra. Dobra, gdzie są jeszcze statki? No, baba nie wygląda na zdecydowaną. Ej, ale ja tam jestem pod wybitym wrażeniem. Dzisiaj jakby ktoś skonstruował pływającą łódkę z takiej wielkości z torpedami bezprzewodową, to byłbym pod wrażeniem. Dobra, tam jest jeszcze ten statek, nieważne. Dobra, podpłynę bliżej, tak żeby mieć święty spokój i pewność, że to się uda. Sure was something, but I'm not sure what, if anything, was proven here. The demonstration's not over yet. Any fool can explore the sitting dock. The mines, they're magnetized, remember? Let me just reload. This is really remarkable. This is just a demonstration of my prowess, sir. The real miracles require investment. Ciężko z tym jeździ, bo... They will all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires or coal or gasoline. No, just rays in the air, like the voice of God. And funding from us? And funding from you, of course. But what thing to fund? What an opportunity! No one is stupid enough to pass this up. Not even Dimwit here. Hey. You really all work on your salesmanship. Americans! All you think about is sales! They're tricky little fellas. Aha, ta torpeda ma aż taki zasięg. Look who rules the seas! Very good, very good! Now bring in the boat back here. Foolproof! Zastanawiam się, czy mogę zwalić tę misję. Ej, cholernie rzekowe to jest. Incredible things are in my lab, back at Dover Hill. That will astound all of you. Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is immortality, sir. It is... I don't know. Oczywiście, że muszę schodzić. Over lunch. Maybe. I'm gonna go. Oh, yeah, of course. And thank you. If you're ever up near Dover Hill, pay me a visit. There, I will really amaze you. No pomimo tego, że jest bafonem i uważam je za debila. Cóż, cholernie ciekawa była ta misja, szczerze mówiąc. Była niesamowita. W ogóle, w sensie, jeżeli na tym statku nie ma baterii, a wydaje mi się, że może nie być, to on prąd przynosi bezprzewodowo, co w sumie do dzisiaj nam się nie udaje. To gruby w ogóle cholerny temat. Tesla podobnie już to kiedyś robił, bo nie wiem. Nie chcę mi się w to zagłębiać, za dużo rozkminam teraz.
Teraz czas iść zrobić misję główną. A my się widzimy w następnym. Dzięki, Awe, do następnego dnia miłego.